Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. Widzę, że bardzo licznie żeśmy się zebrali, bardzo mnie to cieszy. Nazywam się Igor Utański. Jestem specjalistą do spraw szkoleń i tomografii komputerowej w firmie Optident. Bardzo się cieszę i serdecznie witam osoby, z którymi się już znamy, ze szkoleń, z różnych konferencji. Chciałem zapytać, czy wszystko teraz słychać, bo wcześniej miało być nie słychać, teraz ma być słychać już. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo dzisiaj były troszeczkę problemy ogólnie z Facebookiem. Baliśmy się bardzo, że coś będzie się działo z dźwiękiem, ale mam nadzieję, że już jest ok wszystko. Będę się starał mówić jak najgłośniej, żebyście mnie Państwo dobrze słyszeli, ponieważ wiemy, że były dzisiaj problemy jakieś z dźwiękiem, ale mam nadzieję, że już wszystko teraz będzie w porządku. Drodzy Państwo, dzisiaj spotkanie pod tytułem Cefalometria, automatyczne analizy ortodontyczne. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować taki temat, bo wiem, że temat się cieszy dosyć dużą popularnością. O, słychać, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam oczywiście czat przed sobą, więc jeśli będą jakieś pytania odnośnie tego, co będzie wyświetlane na ekranie, jak najbardziej proszę od razu pytać, nie bać się, cicho słychać. Troszeczkę proponuję podgłośnić, bo wiemy dobrze, że jak ja podgłośnię u siebie, to będą jakieś dziwne trzaski i szumy, bo już żeśmy to przetestowali. Także bardzo proszę, żeby troszeczkę, ja mogę oczywiście troszeczkę podgłośnić, natomiast wiem, że pojawiają się wtedy jakieś dziwne szumy niestety, także będę się starał naprawdę mówić jak najgłośniej. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, jeśli będą jakieś pytania, serdecznie zapraszam do tego, żeby te pytania zadawać. Będę się starał na bieżąco odpowiadać, jeśli gdzieś tam by mi się nie udało na wszystkie pytania odpowiedzieć. Oczywiście można się przeze mnie bądź przez stronę Optidentu kontaktować z nami, zadawać pytania, oczywiście czy przez Messengera, czy mailowo. Także nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Głośniki mamy na maksa. U mnie nic nie słychać. No mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej, bo ja już naprawdę podniosłem ten dźwięk. Maksymalnie, żeby tylko nam nic tutaj nie zaczęło buczeć, ponieważ wiemy niestety, że dzisiaj były jakieś problemy i coś tam zaczynało sobie buczyć. No także przystępujmy do szkolenia. Ja się postaram naprawdę, proszę Państwa, jak najgłośniej mówić. Co dzisiaj w programie generalnie? Oczywiście, tak jak powiedziałem, cefalometria i automatyczne analizy ortodontyczne. Troszeczkę chciałem też zapoznać Państwa z aparatami, bo będzie to wszystko się odbywało na mocy naszych aparatów, prawda? Czyli będziemy rozmawiać sobie troszeczkę o naszych aparatach, na podstawie naszych aparatach, czyli na podstawie aparatów 9600, 8200 i 8100. Zaczniemy sobie od krótkiej reklamy, ponieważ muszę Państwu od razu powiedzieć, że mamy teraz Black Week, prawda? Więc Black Week jest cały czas z nami obecny, wszyscy się reklamują, więc u nas też Black Week jak najbardziej bardzo mocny. Począwszy od tego, że zapraszamy Państwa serdecznie na indywidualne kursy. Zapraszamy na indywidualne kursy, jeśli chodzi o tomografię komputerową, o zdjęcia panoramiczne, o zdjęcia wewnątrzustne, jak i również oczywiście szkolenia wszelkiego rodzaju z CAD-CAM-u, prawda? Czyli ze skanera wewnątrzustnego. Bardzo mocno teraz ruszyliśmy z całym programem szkoleń indywidualnych podczas pandemii, także siedzą Państwo po prostu u siebie w domu, łączymy się przez komputer, Państwo u siebie w domu, my u siebie w domu bądź w firmie i dyskutujemy sobie o przypadkach i o problemach, które Państwo macie, prawda? Także jest to indywidualne szkolenie właśnie pod Państwa potrzeby. Dzisiaj oczywiście ja będę mówił, bo mam jakiś plan przygotowany, jeśli by były takie potrzeby, byłaby taka potrzeba i byłoby takie zainteresowanie, oczywiście o tej cefalometrii też możemy zrobić takie szkolenie. Dzisiaj właśnie chciałem Państwa zapytać, czy będzie to potrzebne w ogóle jeszcze po webinarze, bo temat jest dosyć prosty, natomiast wiem, że potrafi gdzieś tam nas stręczać troszeczkę problemów. Dlatego zachęcam bardzo serdecznie do tych szkoleń indywidualnych. Zgłoszenia, tak jak Państwo widzicie, do pani Asi Kulikowskiej. Co do reklam Black Week, tak jak mówiłem, bardzo mocno obniżyliśmy ceny, żeby ten koniec roku jeszcze, ciężki koniec roku pomóc Państwu. Także tak jak widzicie Państwo, dosyć duże obniżki cen są. Specjalnie dla ortodoncji i specjalnie z okazji dzisiejszego webinaru obniżka ceny w tym tygodniu na skaner wewnątrzustny monochromatyczny CS3600.
On właśnie idealnie nadaje się do ortodoncji, więc serdecznie zachęcam do tego. Proszę Państwa, na początek chciałbym, żeby ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowiedział, o co chodzi w ogóle z tą stomatologią cyfrową, z ortodoncją cyfrową i czy to w ogóle jest warte, czy to w ogóle jest niewarte zachodu. Więc oddaję głos pani doktor Katarzynie Gruszce, naszemu opinion liderowi. Bardzo proszę posłuchać przez króciutką chwilę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Gruszka i w swojej praktyce klinicznej używam tomografu CS8100SC3D. Dzisiejsza stomatologia jest w pełni cyfrowa. Największą jej zaletą jest szybkość, powtarzalność, przewidywalność, a co najważniejsze, skrócenie czasu pracy lekarza. Tomografia Kestrim umożliwia mi wykonywanie najwyższej jakości badań, takich jak zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne bądź tomografia stożkowa. Natomiast oprogramowanie CS Model Plus umożliwia wykonywanie cyfrowych modeli diagnostycznych służących do analizy ortodontycznej. Najważniejszą rzeczą jest rozmowa z pacjentem i wysłuchanie jego oczekiwań. Potem szeroko pojęta diagnostyka. Wykonywanie cyfrowych zdjęć zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz ustnych, cyfrowych badań radiologicznych wykonywanych zgodnie z zasadą ALARA, czyli as low as reasonably achievable, oraz pobieranie wycisków metodą konwencjonalną bądź skanerem wewnątrzustnym. W przypadku pobierania wycisków metodą konwencjonalną redukuje czas pracy związany z wykonywaniem modeli gipsowych właśnie przy użyciu CS Model Plus. Przy zastosowaniu tomografu CS8100 skanuje wyciski pacjenta, a oprogramowanie CS Model Plus wykonuje za mnie modele diagnostyczne. CS Model Plus skraca czas, jaki poświęcam na analizę i planowanie leczenia każdego pacjenta ortodontycznego. Program ten posiada wyjątkową właściwość automatycznego segmentowania uzębienia pacjenta. CS Model Plus jest bardzo intuicyjny, pozwala zwizualizować procesy leczenia, pokazać pacjentowi końcowy, przewidywalny efekt oraz zdecydowanie ułatwia komunikację z pacjentem. Podstawą użyteczności automatycznej analizy cefalometrycznej jest prawidłowe wykonanie zdjęcia cefalometrycznego. Program zaledwie w minutę nosi punkty cefalometryczne, a zadaniem lekarza jest sprawdzenie poprawności oraz prawidłowa interpretacja wyników analizy. Każdy lekarz ma swoją ulubioną analizę cefalometryczną, dlatego dużą zaletą CS Model Plus jest możliwość stworzenia własnej analizy cefalometrycznej i naniesienia dla nas istotnych punktów i pomiarów cefalometrycznych. Stosuję ten algorytm u wszystkich moich pacjentów ortodontycznych, co zdecydowanie ułatwia mi pracę i komunikację z pacjentem, dlatego polecam używanie CS Model Plus wszystkim lekarzom, którzy zajmują się ortodoncją. Ja teraz się postaram Państwu troszeczkę przybliżyć to, o czym pani doktor mówiła i od czego zaczniemy, jak będzie wyglądał nasz webinar. Proszę Państwa, na początku pokażę Państwu nową platformę V8, która już jest praktycznie od 2 lat dostępna do kupienia i oczywiście z nowymi aparatami już jest montowana. Serdecznie Państwa zachęcam, ponieważ teraz również prowadzimy do starszych aparatów 8000, serii 8100, również prowadzimy taką kampanię, że uaktualniamy to oprogramowanie, więc jeśli ktoś miałby jeszcze to starsze oprogramowanie, zainteresowałoby go to nowe oprogramowanie, spodobałoby mu się to nowe oprogramowanie, serdecznie zapraszam do kontaktu z firmą Optident, ponieważ jesteśmy w stanie Państwu to oprogramowanie oczywiście podnieść. Później na przykładzie aparatów firmy Kerstin poopowiadam troszkę o cefalometrii. Powiemy sobie o nowej jakości zdjęć pantomograficznych w naszych aparatach. Troszeczkę porozmawiamy sobie o zakresach badań cefalometrycznych. Pokażę Państwu nowe filtry CS Adapt, które są dostępne właśnie z tym nowym oprogramowaniem V8. Porozmawiamy oczywiście o clou programu dzisiejszego, czyli o analizach ortodontycznych i o własnych analizach ortodontycznych. I oczywiście na końcu pokażę Państwu jeszcze, jak to zrobić w programie, jak eksportować zdjęcia cefalometryczne z 3D. Jak się do tego zabrać w ogóle, także najpierw będzie ta część taka prezentacyjna, a później będziemy rozmawiać na temat już programu, prawda? Czyli pokażę Państwu w programie, jak to zrobić i jak się do tego zabrać. Troszeczkę zgłośniłem znowu, mam nadzieję, że Państwu nie szumi, jakby szumiło za bardzo, to bardzo proszę powiedzieć, to troszeczkę ten głos przyregulujemy jeszcze. Dobrze.
Drodzy Państwo, platforma V8, nowa platforma V8, coś, co jest niesamowicie ważne, ponieważ to jest tak naprawdę serce wszystkich naszych aparatów, całego sprzętu, wszystkich aplikacji. U nas wszystko się odbywa w jednym programie, który się mądrze nazywa CS Imaging wersja 8. Mamy tam oczywiście za kliknięciem, dosłownie jednym kliknięciem, dostęp do całej bazy pacjentów i w momencie, gdy wybierzemy jakiegoś konkretnego pacjenta, mamy dostęp do wszystkich jego aspektów, prawda? Czyli do wszystkich aplikacji, do wszystkich skanów, do wszystkich obrazów, czy to wewnątrzustnych, czy zewnątrzustnych, czy tomografii komputerowej, za dosłownie dotknięciem jednego klawisza. Do tej pory nie pokazywałem tego nigdy, natomiast otrzymałem od Państwa głosy, że chcieliby Państwo zobaczyć, jak ten program wygląda, prawda? Więc teraz pokażę Państwu króciutki filmik na ten temat, jak wygląda ten program i opowiem, jakie są różnice, prawda? Co my w tym programie żeśmy zmienili, co jest fajniejszego, co jest lepszego. Na chwilę obecną przede wszystkim podstawową zmianą, jeśli chodzi o w odniesieniu do tego starszego programu, jest zupełnie inny wygląd naszej bazy danych, prawda? Czyli macie Państwo po lewej stronie wypisane wszystkie nazwiska, one oczywiście mogą być ukryte, wiadomo teraz RODO i tak dalej, więc mogą być ukryte te nazwiska, tylko w momencie, gdy będziemy wpisywać nazwisko pacjenta, to nazwisko się zacznie pojawiać i zacznie nam się pojawiać ten pacjent. Jak widzicie Państwo, mamy bezpośredni dostęp do wszystkich zdjęć. Po kliknięciu pacjenta mamy dostęp do wszystkich zdjęć, do wszystkich modeli wewnątrzustnych, do wszystkich zdjęć z kamery wewnątrzustnej. To wszystko się znajduje w jednym programie. W bardzo prosty sposób, czego wcześniej też nie było, możemy robić super opisy każdej konkretnej tomografii czy zdjęcia wewnątrzustnego. W bardzo prosty sposób możemy to wyeksportować, o wiele prostszy niż to było w poprzednich wersjach, dosłownie za dotknięciem jednego klawisza. Bardzo poważną zmianą jest również możliwość oglądania wszystkich rzeczy, tak jak teraz Państwo widzicie, na jednym ekranie. Do tej pory, jak odpaliliśmy tomografię, no to była to tomografia i koniec w zasadzie, prawda? Natomiast teraz możemy sobie wyświetlić na tak zwanym dashboardzie tomografię komputerową. Obok tego może być panorama, może być zdjęcie wewnątrzustne, także bardzo to ułatwi po prostu pracę, bo to chyba tak naprawdę chodzi. Możemy tę tomografię porównywać, tak jak Państwo teraz widzicie. W bardzo prosty sposób możemy robić zrzuty ekranu, które później od razu już są w tym naszym programie widoczne. Są widoczne na tej naszej tablicy, co dzisiaj też Państwu pokażę, bo będziemy z tego korzystać. Jeśli chodzi oczywiście o komunikację, to też bardzo ważne. W bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie te wszystkie obrazy zmieniać, prawda? Czyli jesteśmy w stanie regulować ich kontrast, regulować ich ostrość. Dosłownie za dotknięciem, tak jak teraz Państwo widzicie, możemy nakładać filtry, wybrane filtry przez siebie, ulubione swoje filtry. Możemy wgrywać też analizy, które sobie przeprowadzimy, czyli nie musimy za każdym razem wszystkiego od nowa otwierać, tylko po prostu możemy sobie zapisać jakąś konkretną analizę, której na przykład żeśmy nie skończyli, prawda? I chcielibyśmy ją dokończyć, to możemy jak najbardziej tą analizę zapisać. Oczywiście wszystkie, tak jak mówiłem, cała cefalometria też jest dostępna, co dzisiaj Państwu pokażę bardzo mocno i będzie dużo o tym mowy. Bardzo fajna sprawa eksportu. W tym momencie wszystko w naszym programie działa, jak to się mądrze nazywa, drag and drop, czyli cokolwiek Państwo zabiorą z naszego programu i przyciągną po prostu, puszczając to czy na pulpit, czy do jakiegoś pliku tekstowego, czy do Worda, jak najbardziej jest to od razu wklejane, czyli możemy po prostu. Tak, jak najbardziej od razu widzę pytanie, czy nowy program przyjmuje starą bazę pacjentów? Oczywiście, to jest podstawowy temat, który jest w firmie CareStream. My zawsze zostawiamy starą bazę danych, także stara baza danych jak najbardziej będzie dla Państwa dostępna. Odpowiadam już od razu na pytanie, które się pojawiło. Także bardzo serdecznie zachęcam do tego upgrade'u, ponieważ naprawdę program mocno się rozwinął i daje po prostu Państwu o wiele więcej możliwości, a tak naprawdę ułatwia pracę i przyspiesza tę pracę. Zacznijmy sobie troszeczkę na początek, żeby powiedzieć na podstawie naszych aparatów o aparatach 8200 i 8100. Aparat 8200, część z Państwa może nie wiedzieć nawet, jest to zupełnie nowy aparat, który został zbudowany oczywiście na podwalinach aparatu 8100. 8100 było wzorem, ponieważ było bardzo dużym sukcesem. My w Polsce sami mamy ogromny sukces, ponieważ mamy sprzedanych około 1000 tych aparatów, także potężna liczba i podejrzewamy, że z 8200 będzie dokładnie podobnie, ponieważ już mamy montaże, które zostały wykonane. Są to aparaty, które są podobne, natomiast różnica podstawowa pomiędzy 8100 a 8200 jest taka, że w 8200 mamy większe pole dostępne. Drag and drop nareszcie. Bardzo się cieszę, że na to Pani doktor czekała.
będziemy mieli po prostu większe pole obrazowania w tomografii dostępne. Dwa pola dodatkowe dochodzą względem aparatu 8100. W aparacie 8100 maksymalne pole to jest 8 na 9, w aparacie 8200 pierwsze to 12 na 5, a drugie największe pole to 12 na 10. Więc jeśli komuś z Państwa to pole w 8100 było za małe, mamy aparat już teraz 8200, który to pole będzie miał większe. Jakie nowości? Nowości są takie, że wszystko, co zostało wymyślone nowe, w firmie Carestream zawsze tak jest, że wszystko, co zostaje wymyślone nowe, jest lepsze, tak naprawdę na potrzeby aparatu 9600 zostało zaadoptowane też do aparatów mniejszych, czyli aparatu 8200 i aparatu 8100. Do tego też serdecznie zachęcam, jeśli ktoś z Państwa ma aparat 8100. Zupełnie nowe sterowniki są dostępne, które umożliwiają i w zasadzie zrównują wszystkie nasze aparaty w zakresie panoram, jeśli chodzi o zdjęcia panoramiczne, ponieważ zostaje wprowadzona z tymi nowymi sterownikami i do 800, i do 8200, i do 9600 aparatów. Zupełnie nowa technologia Tomo Sharp, którą zaraz Państwu pokażę, na czym polega. Zostają dodane z naszym nowym oprogramowaniem, też V8, filtry nowe CS Adapt Anatomic, które też dzisiaj Państwu pokażę. Do aparatu 8100 zostaje wprowadzona zaawansowana redukcja szumów, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą, bardzo dobrze to działa. Zachęcam serdecznie do obejrzenia webinaru na ten temat, ponieważ był taki webinar, już jest dostępny na naszej stronie optidentowej na Facebooku i na YouTubie, dotyczący właśnie, tam się mocno rozwijam na temat właśnie sterowników Evo i czym to się różni. Także serdecznie zachęcam, jeśli ktoś by chciał to zgłębić. No i oczywiście dostępna jest też funkcja CSMAR. Tak, dobrze znana wszystkim z aparatów 9600, czyli funkcja redukcji artefaktów metalowych, które bardzo nam dokuczały. Teraz już oficjalnie mogę to powiedzieć, w aparatach 8100, 8200 i 9600 mamy możliwość dania Państwu funkcji CSMAR, czyli tego tłumienia artefaktów metalowych. Po szczegóły, jak to działa, bo to dzisiaj nie nasz temat, zachęcam do obejrzenia webinarów na ten temat, bo są u nas na stronie. Drodzy Państwo, obrazy panoramiczne. Nie moglibyśmy oczywiście porozmawiać o cefalometrii i ogólnie o ortodoncji bez obrazów panoramicznych, bo oczywiście są one niesamowicie ważne. Jakie zmiany? Teraz obrazy panoramiczne będą, proszę Państwa, wyglądały w ten sposób. Co ta technologia Tomo Sharp robi? Dlaczego ona jest lepsza i dlaczego kiedyś było źle, a teraz, czy gorzej, a teraz jest lepiej, prawda? Drodzy Państwo, wcześniej potrafiły te obrazy wyglądać w ten sposób, ponieważ sterowniki nowe, te, które są do naszych wszystkich aparatów, przede wszystkim wybaczają więcej błędów pozycjonowania. Jeśli pojawią nam się jakieś błędy pozycjonowania, prawda, czy właśnie anatomia pacjenta, która często jest bardzo pomijana, bo pacjent ma na przykład bardzo mocno wychylone zęby i nasze aparaty panoramiczne mają pewien zakres obrazowania ostrego, prawda? Ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, zróbcie tak, żeby był jak największy ten zakres. Dokładnie właśnie to firma teraz zrobiła. To jest oczywiście ograniczone przez różne geometryczne sprawy, natomiast zostało to poszerzone, ta warstwa ostrości została poszerzona i tak teraz te obrazy będą wyglądać. Obrazy, które na przykład tak jak tutaj mamy błędne gdzieś tam pozycjonowanie, prawda, zęby nie w zagryzaku, cofnięte i tak dalej, no wiadomo, ten przód nam się gdzieś tam zaczyna rozmywać, mogą w tej chwili wyglądać w ten sposób, bądź w ten sposób. To są dwa te zupełnie nowe filtry Anatomic, o których mówiłem właśnie na samym początku, jeśli chodzi przy planie webinarium. Dodatkowo oczywiście obrazy cefalometryczne w aparatach 8200, w aparatach 8100. Zupełnie zmienione zostało troszeczkę skanowanie w tych aparatach. Do tego stopnia, że możemy wykonać już skanowanie w zaledwie 3 sekundy, prawda? Jest to oczywiście skanowanie tak zwane fast. Skanowanie HR zostało na tym samym poziomie, jest w okolicach 10 sekund. Natomiast w szczególności, jeśli chodzi o jakość tych obrazów, ja sam robiłem takie testy, że dawałem ortodontom do wyboru po prostu obrazy te skanowane szybko i skanowane w HR-ze. Proszę Państwa, w szczególności jeśli chodzi o zdjęcia kontrolne. Lekarze powiedzieli, że absolutnie są to wystarczające obrazy. Dawka, wiadomo, malutka, to też oczywiście troszeczkę później sobie o tym powiemy. Automatyczny tracing, bardzo mocno zmieniony w oprogramowaniu V8, czyli w tym najnowszym, które Państwu proponujemy. Dosłownie jest skrócony ten czas do 10 sekund. Wcześniej było to około 90 sekund, tam do 2 minut mogło to dochodzić. Natomiast teraz zeszliśmy już naprawdę do okolicy 10 sekund, to jest oczywiście tam przy zdjęciu 18x24. Filtry ortodontyczne, to co mówiłem, zaraz Państwu pokażę, jak one wyglądają.
Szeroki pól, wybór pól obrazowania. Na chwilę obecną mamy do dyspozycji pole obrazowania 18x18, 18x24 i 26x24. No i tak jak było to znane już z naszych poprzednich aparatów, pełna gama programów, o których też sobie powiemy później. Proszę Państwa, skanowanie obrazów, tak jak mówiłem, 3 sekundy, naprawdę bardzo dobrze te obrazy wyglądają. Zaraz nawet będę miał jakieś przykłady, to pokażę Państwu, jak to wygląda na żywo. Oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, dawki nieporównywalne mniejsze, prawda? Jeśli będą to dawki przy skanowaniu 3-sekundowym, będzie ta dawka już jest mała, bo ktoś może powiedzieć, że przy cefalometrii od razu są małe. Faktycznie tak jest. Natomiast jeśli możemy zaoszczędzić tą dawkę, to dlaczego mamy tego naszego pacjenta naświetlać? Jak najbardziej możemy tą dawkę jeszcze zmniejszyć. Jeśli chodzi o automatyczne analizy ortodontyczne, ci z Państwa, którzy nie używają już, to mówię, że może być to jeszcze szybciej, czyli możemy zejść do 10 sekund. Ci, którzy z Państwa nie używają, serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych analiz, bo naprawdę jest to super narzędzie, bardzo wygodne, bardzo intuicyjne. Teraz zauważyłem sam, że nawet podczas pandemii mamy bardzo dużo telefonów od ortodontów, którzy proszą właśnie o lekkie wyjaśnienia, jak tam się w tych analizach ortodontycznych odnaleźć, ponieważ oczywiście trzeba tam sobie troszeczkę o tym powiedzieć, trzeba się troszkę przez to przegryźć. Natomiast finalnie zawsze mówimy to, że mamy oczywiście 5 zdefiniowanych analiz, które już są wprowadzone, prawda, co dzisiaj też Państwu pokażę, ale możemy tą personalizację zrobić pod siebie, czyli możemy sobie wprowadzić swoje jakieś własne analizy, własne punkty, własne pomiary. To wszystko jest do zrobienia, dzisiaj też to Państwu pokażę. Jak to wygląda? Tak wyglądają te nowe obrazy cefalometryczne. To są akurat zdjęcia z aparatu 8100, prawda? Czyli aparat już dobrze znany na rynku. Są one oczywiście o wiele ostrzejsze właśnie za pomocą tych nowych sterowników, o których Państwu mówiłem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie, prawda? Tak to wyglądało kiedyś, tak to wygląda na chwilę obecną z filtrem CS Anatomic Adapt. Od razu mówię, te wszystkie zdjęcia, które Państwu pokazują, nawet nie będę tutaj ujawniał, ale część osób, od których te zdjęcia brałem, są tutaj, bo widziałem je na liście uczestników naszego webinaru. To są wszystko zdjęcia wzięte od Państwa. To nie są zdjęcia żadnego producenta, tylko to są zdjęcia wzięte od Państwa, więc nie ma tutaj żadnego oszukiwania, absolutnie. Nie są to żadne zdjęcia wyostrzone. Bardzo mi właśnie zależy zawsze na każdym webinarze, żeby pokazywać Państwu realne zdjęcia, tak jak one wyglądają. Tak wyglądają nowe filtry ortodontyczne CS Adapt. Są one tak naprawdę w 3 stopniach zawsze. Możemy poprawić linię skóry, możemy poprawić strukturę kości, prawda? W zależności od tego, co chcemy widzieć, możemy sobie wybrać moc tego filtra, prawda? I tak jak Państwo widzicie na tym zdjęciu, tu jest akurat pokazany filtr CS Adapt Anatomic. Te 3 jego poziomy, prawda? Możecie Państwo zobaczyć, jak potężna różnica jest w obrębie jednego filtra, prawda? Każdy z nas tak naprawdę patrzy inaczej, szuka czego innego. Wydaje nam się tylko, że zdjęcia rentgenowskie dla wszystkich wyglądają tak samo. Tak jak widzicie Państwo na tym zdjęciu, możecie to dobrać idealnie pod swoje potrzeby, tak jak potrzebujecie, tak jak chcecie, tak jak Wam się podoba. Jeśli chodzi o zakresy, tak jak powiedziałem wcześniej, dostępne zakresy 26x24, czyli całe badanie czaszki, standardowy rozmiar 18x24, czy zdjęcie o zmniejszonej dawce, o zmniejszonym formacie 18x18. Jeśli chodzi o programy takie jak były. Programy takie jak były, czyli widok boczny oczywiście, projekcja przednia, tylna, submend, vertex jak najbardziej. Nadgarstek jest też oczywiście możliwy do wykonania i w aparacie 9600 i w rodzinie aparatów 8200, 8100, natomiast jest to opcja. Trzeba to po prostu dokupić, taki specjalny trzymak, który umożliwia wykonanie tego zdjęcia. Jeśli chodzi o aparaty 9600, w aparatach 9600 już mamy cefalometrię. Dla tych z Państwa, którzy gdzieś tam się wstrzymywali z zakupem, od razu mówię, że jest to cefalometria zaadoptowana też z aparatu 8200 i 8100, jest delikatnie zmieniona jego budowa, natomiast jest mniej więcej zasada działania jest taka sama. I co my tam mamy w tym naszym aparacie 9600? Dokładnie, proszę Państwa, to samo, co w aparatach 8200 i 8100, to co powiedziałem, czyli wszystkie filtry, wszystkie zdjęcia, wszystko jest dokładnie to samo. Ramię jest troszeczkę krótsze. To jest bardzo ważna rzecz, prawda, że to ramię jest troszeczkę krótsze, więc niby ten aparat 9600 jest taki duży, natomiast firma Kerstin przewidziała to w ten sposób, że jeśli ktoś by chciał zmienić aparat z 8100 bądź 8200 na 9600,
to w ten sam ślad na ścianie się zmieścimy. To jest bardzo ważna rzecz, prawda? Jeśli chodzi o obrazy, mam tutaj takie porównanie, bardzo tego nie lubię, ale mam porównanie do konkurencji gdzieś przy jakichś tam trudnych do spozycjonowania rzeczach, prawda? Bo to tutaj chodzi bardziej o pacjenta, prawda? Że nie do końca jest ten pacjent dobrze spozycjonowany. Pokazane jest, co aparaty 9600 mogą zrobić właśnie i co te nowe panoramy, jak mogą wyglądać. Przepraszam, pytanie, czy można obejrzeć transmisję w innych godzinach, czy będzie dostępny? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nie powiedziałem tego na początku. Wszystkie nasze webinary, proszę Państwa, są dostępne w zakładce filmy. Wystarczy polubić nasz OptiDentowy profil bądź na naszym kanale na YouTubie. Także bez problemu, Pani Doktor, zapraszamy serdecznie, można oglądać. Drodzy Państwo, jak wyglądają obrazy z 9600? Tak jak powiedziałem, to jest dokładnie to samo, co w aparacie 8200, jeśli chodzi o cefalometrię, ponieważ, tak jak powiedziałem, to zostało wymyślone tak naprawdę do aparatów 9600. Jak wygląda tomografia wyciągnięta z cefalometrii? Cefalometria wyciągnięta z tomografii. Drodzy Państwo, to jest coś, co wchodzi teraz dopiero. Część z Państwa na pewno w tym momencie powie, mój Boże, co to jest, absolutnie nic na tym nie widać. Natomiast proszę mi wierzyć, że mamy już część gabinetów, które wręcz zrezygnowały z ramienia cefalo. Te zdjęcia oczywiście możemy sobie modyfikować, jeszcze możemy je bardziej rozjaśniać, przyciemniać i tak dalej. Dlatego wyciągnięcie tego z tomografii komputerowej jest bardzo proste i możemy później po prostu z tym obrazem jeszcze dalej pracować. Ja później Państwu oczywiście pokażę, jak to się robi. Tak one wyglądają. Oczywiście we wszystkich tych pozycjach możemy te zdjęcia wyeksportować. Jeśli chodzi o aparat 9600, czym on się różni? Króciutko, tylko dosłownie jeden slajd na ten temat. Różnica w aparacie 9600 jest na poziomie wielkości tomografii, czyli mamy edycję 12x10, 16x10, 16x17. Jeśli ktoś z Państwa by się zdecydował na którąś z tych wersji, ona jest upgrade'owalna. Także jeśli zdecydujecie się Państwo na przykład na tą mniejszą wersję, później będziecie chcieli rozwinąć gabinet na przykład i dodać jeszcze na przykład jakieś inne specjalizacje, oczywiście jest to możliwe, nie będziemy Państwu tego aparatu zabierać i wymieniać, tylko przyjedziemy z walizeczką części, dokonamy swoich magicznych trików i wymienimy po prostu te rzeczy, które muszą być wymienione i aparat stanie się aparatem o większym polu. Jeśli chodzi o nowości w tomografii komputerowej, nieprawdopodobne obrazowanie, nieprawdopodobna jakość obrazowania, ponieważ jak Państwo widzicie, wszystkie badania od 4x4 aż do badania 10x10 macie Państwo dostępne w tym obrazie, w tej rozdzielczości 75 mikronów. Bardzo dobra rozdzielczość, która jest znana z aparatu 8100, szczególnie do endodoncji, oczywiście duże pola będą dostępne w rozdzielczości 150 mikronów, także w zasadzie ja zawsze mówię na prezentacjach, że to jest koniec drogi, tak naprawdę. Już niżej nie za bardzo jest po co schodzić, ponieważ poniżej 75 mikronów już się pojawiają bardzo duże szumy, w zasadzie nikt, żaden z producentów w ten sposób już nie działa i nie robi takich sensorów. Także naprawdę firma Kerstin tutaj bardzo mocno się popisała, serdecznie zachęcam do tego, żeby zobaczyć sobie webinar, właśnie na webinarze też jest pokazane, jak te obrazy wyglądają. W tym momencie powiem tylko króciutko o różnicach, jakie są pomiędzy aparatem 8200, 8100 a 9600, co jest dodatkowego, dlaczego to 9600 jest tak dobre. Proszę Państwa, asystent pozycjonowania, czyli mamy tutaj podpowiedź, jak pozycjonować pacjenta, aparat nam to podpowiada. Mamy podpowiedź, jak mówić, jak pozycjonować do tomografii komputerowej. Mamy podpowiedź, jak wygląda kształt łuku naszego pacjenta i mamy podpowiedź, jaką dawkę powinniśmy temu pacjentowi zadać. To są bardzo ważne rzeczy, w których często się gubimy i często nie do końca to jest zrozumiałe, nie jest to przestrzegane i z tego wynikają właśnie podstawowe błędy i z tego wynikają wszystkie problemy, które wynikają przy panoramach i ogólnie przy wykonywaniu zdjęć. Jeśli chodzi o przewagę aparatu 9600, na pewno trzeba tutaj powiedzieć o face scanie. To jest rzecz, która oczywiście już bardzo mocno zacznie też do ortodoncji wchodzić i do całego planowania DSD. Na chwilę obecną mamy możliwość w aparacie 9600 nałożenia skanu ze skanera wewnątrzustnego i face scanu na tomografię komputerową za pomocą zewnętrznego oprogramowania, które oczywiście jest dostępne, więc to będzie przyszłość, proszę Państwa, tak to będzie wyglądało. U nas face scan jest wykonywany w pozycji takiej, że pacjent nie ma żadnego kontaktu z podbródkami, zagryzakami, więc nie ma żadnych zmian, nie ma żadnych przebić skórnych, jeśli chodzi o pozycjonowanie pacjenta, jeśli chodzi o ten obraz, prawda? Automatyczne analizy ortodontyczne. Gwóźdź programu naszego dzisiejszego webinaru. Drodzy Państwo,
mamy możliwość, gdzie to zrobić przede wszystkim, bo bardzo często spotykam się z takim pytaniem, Pani Iwono, a gdzie to włączyć? Drodzy Państwo, musicie szukać takiego przycisku, który tutaj na górze Państwu w tym momencie podświetlę. Jest to przycisk, który zaraz Państwu oczywiście też w dalszej części pokażę, gdzie się znajduje. To jest przycisk, który właśnie wykona nam przeliczenie automatycznej analizy ortodontycznej. Macie Państwo oczywiście możliwość, później pokażą się punkty orientacyjne, pokażą się pomiary, pokażą się struktury i będziecie Państwo mieli możliwość, tak jak ja tutaj, włączać i wyłączać te wszystkie struktury, czy pomiary, czy punkty orientacyjne, w zależności od tego, co będzie Państwu w danym momencie potrzebne. Jeśli chodzi o wygląd, jak to wygląda, prawda? To, o czym mówiłem, ten klawisz w naszym nowym oprogramowaniu znajduje się tutaj, prawda? Widzicie Państwo tu na górze, rozwijacie sobie takie okienko i znajduje się tutaj nasz ten przycisk wykonania automatycznej analizy ortodontycznej. Wszystko później, co się dzieje po tym przeliczeniu w tym nowym oprogramowaniu, tak jak mówiłem, to jest około 10 sekund, macie Państwo zlokalizowane po tej stronie, prawda? Oczywiście tu jest całe zdjęcie, prawda? Natomiast tu możecie Państwo wyłączać, tak jak mówiłem, wszystkie struktury, wszystkie punkty orientacyjne, pomiary. Tu macie Państwo okno wyboru już gotowych, zdefiniowanych analiz i oczywiście w momencie, gdy Państwo wprowadzicie tą swoją analizę, to ona też tutaj się pojawi. Na górze oczywiście, tak jak widać, mamy wszystkie pomiary, możemy tutaj też dodać zakresy, prawda, czyli zakresy tolerancji i tak dalej. Jeśli chodzi o zmianę tego, jak wykonać własne automatyczne analizy ortodontyczne. Proszę Państwa, pokażę na końcu, oczywiście jak już będziemy w programie się poruszać, gdzie do tego dojść, natomiast tak to wygląda. Jesteśmy w stanie zmieniać pomiary, prawda, i jesteśmy w stanie zmieniać nasze struktury, czyli dodawać pewne struktury, czy dodawać punkty, które będziemy chcieli. Jak to zrobić, pokażę Państwu dokładnie już na samym programie. Tu tak pokazałem tylko taką krótką zajawkę, żebyście Państwo wiedzieli, że do takiego czegoś macie dojść. Takich okien musicie szukać. Jeśli chodzi o rzeczy, które bardzo pomagają, na pewno raport. Drukowanie raportu jest bardzo proste. Też oczywiście dzisiaj pokażę, jak ten raport wydrukować. Teraz pacjent chce już mieć, prawda? Chce już wiedzieć, jak to się dzieje, co będzie robione. Każdy pacjent już jest mądry, więc jeśli mu wydrukujemy taki raport, możemy go wysłać mailem, czy wydrukować go w postaci papierowej. Damy to pacjentowi od razu, o wiele lepiej będzie to wyglądało. Oczywiście będzie pacjent miał wgląd w to, co będzie u niego się działo. Dlaczego firma Carestream jest tak fajna i tak serdecznie zachęcam do rozwijania się z nami, ponieważ my cały czas się zmieniamy. Cały czas tworzymy ten workflow po to, żeby Państwu było o wiele lepiej pracować. Co to jest ten workflow? Ten workflow, proszę Państwa, to jest to wszystko, co Państwu jest potrzebne. My staramy się bardzo mocno zapewnić to wszystko, co jest potrzebne, czyli począwszy od kamer wewnątrzustnych, przez radiowizjografię, skanery wewnątrzustne, tomografię komputerową i tak dalej. Natomiast do tego wszystkiego dochodzą jeszcze bardzo mocno aplikacje, te, które są możliwe do dokupienia. Prawda? One albo Państwo chcecie je kupić, albo nie. Nie musicie ich absolutnie obligatoryjnie kupować. Natomiast są one dostępne i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby tych aplikacji używać, ponieważ w tym momencie, do czego możemy to, jak to w ogóle wygląda, prawda? Od czego zaczynamy? Wiadomo, że mamy zdjęcie rentgenowskie, prawda? Na zdjęciu rentgenowskim co jesteśmy w stanie ocenić? Jesteśmy w stanie ocenić, czy jest tu resorpcja, czy nie? Ktoś powie tak, bo już na szkoleniach miałem takie odpowiedzi, oczywiście jak najbardziej dla wytrawnych graczy, dla wytrawnych stomatologów, natomiast w momencie, gdy nie jesteśmy pewni, nie musimy się męczyć i tak bardzo jeszcze chyba niedoceniana przez ortodontów tomografia komputerowa naprawdę może tutaj przyjść z pomocą. Możemy wykonać zdjęcie tomograficzne. Już te dawki, które występują w tomografiach komputerowych, są niesamowicie niskie. Trzeba mocno o tym powiedzieć, ponieważ ostatnio nawet sam uczestniczyłem w takim szkoleniu, gdzie było bardzo dużo lekarzy z opisywania badań i tam nawet nie został poruszony temat dawki low dose, czyli tej tomografii komputerowej w obniżonych dawkach. Też to wszystko jest przez nas omawiane na webinarach o naszych aparatach, czy 9600, czy 8200. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tego, ponieważ w każdym aparacie w 8100, w 8200, w 9600 macie Państwo coś takiego jak tomografię obniżonej dawki. Te tomografie mogą spaść wtedy praktycznie do dawki, która jest dawką panoramy.
jak ja zadałem pytanie na tym webinarze, w którym uczestniczyłem, to większość lekarzy w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Dlatego my bardzo mocno chcemy to zaakcentować, że ta tomografia komputerowa w tej obniżonej dawce naprawdę już nie jest tą tomografią, z którą nam się od razu mamy skojarzenia, prawda, że będzie to niesamowite naświetlanie i nie wiadomo, co tam się temu pacjentowi stanie. Jak to wygląda, oczywiście, jeśli chodzi o zatrzymane zęby, prawda, czyli dla chirurgii, która gdzieś tam jest związana bardzo mocno z ortodoncją, położenie zęba w stosunku, w relacji do kanału żuchwowego, prawda, możemy to bardzo dobrze zobaczyć na tomografii komputerowej właśnie, czy wszelkiego rodzaju zatrzymane zęby. Jeśli chcemy zobrazować to pacjentowi nawet, jak trudny będzie zabieg, prawda, możemy mu pokazać ten widok 3D, który teraz Państwo widzicie i od razu rozmowa będzie wow. Państwo będziecie też o wiele pewniejsi, ponieważ na tej tomografii możecie wykonać wszystkie pomiary, prawda? I to będą faktycznie pomiary 1:1. To nie będzie tak jak w obrazach płaskich, prawda, czyli w obrazach małoobrazkowych czy w panoramie, że będą te obrazy obarczone jakimś błędem. Tutaj będzie to wszystko 1:1 wyświetlone. Oczywiście w ortodoncji bardzo ważna diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych, możliwa jak najbardziej, tylko tu od razu zaznaczam, musi być przynajmniej pole 16 na 10 w obrazie, żeby był obraz porównawczy oczywiście, prawda? W aparacie 9600, w aparatach mniejszych 8100 i 8200 można wykonać takie badanie pojedynczo, prawda? Czyli pojedynczy staw jak najbardziej możemy przeanalizować, badanie tomograficzne pojedynczego stawu. CS Airways, rzecz, która bardzo mocno wchodzi, jest to analiza dróg oddechowych. Teraz już stomatologia tym mocno się też zajmuje, prawda, bo wiadomo, że jeśli będzie gdzieś tam przez wady zgryzu, ortodoncja się tym zajmuje już też bardzo mocno. Jeśli będą te wady zgryzu gdzieś poważne, to będzie oczywiście nasze ciało niedotlenione. Za pomocą tej aplikacji CS Airways bardzo w prosty, szybki sposób możemy przeanalizować, jak te drogi oddechowe wyglądają, jakie zmiany należy wykonać. Jeśli chodzi o ten workflow od strony skanowania, prawda, to mamy też możliwość wykonywania oczywiście do ortodoncji skanowania wycisków, modeli i protez. Czy to za pomocą skanera wewnątrzustnego, to skanowanie będzie oczywiście o wiele bardziej dokładne do protetyki, do implantów, prawda? Natomiast do ortodoncji w zupełności wystarczy, czy do archiwizowania modeli wystarczy w zupełności nasz tomograf. Za pomocą naszego tomografu, za pomocą tej przystawki, którą tutaj Państwo widzicie, możemy wykonać skan tych wszystkich trzech rzeczy. Jaki będzie tego rezultat? Otrzymamy po prostu model w otwartym standardzie STL, który będziemy mogli wyeksportować, czy zachować jako archiwizację, czy wyeksportować do jakiegoś laboratorium na przykład. Dodatkowa aplikacja, która właśnie jest bardzo mocno związana z skanowaniem modeli, jest to CS Model Plus. Super aplikacja, bardzo prosta, bardzo przyjazny interfejs. Co możemy w niej zrobić? Możemy oczywiście dodać podstawę ortodontyczną do wydruku, możemy złapać mapę okluzji, możemy wykonać jakieś pomiary, które są nam potrzebne do tego, żeby zaplanować leczenie dla pacjenta. Jeśli chodzi o dawki promieniowania, bo o dawkach obiecałem, że też sobie porozmawiamy. Proszę Państwa, zawsze macie na każdym badaniu, czy to jest aparat 8100, czy 8200, czy 9600, tak jak w tym przypadku, macie zawsze dostępną dawkę wypromieniowaną z aparatu podczas badania. I tak jak tutaj w tym przypadku aparatu 9600, ta dawka jest na poziomie 11,2 mg. W momencie, gdy chcemy to porównać, bo możemy to porównać, prawda? Nie dawkę pochłoniętą porównujemy, tylko dawkę właśnie wypromieniowaną z aparatu. Jak to porównamy do zdjęcia panoramicznego na przykład, widzicie Państwo, jaka jest różnica? To jest dawka, która jest wypromieniowana z aparatu podczas panoramy. To jest, jak bardzo prosto można policzyć, razy 10 praktycznie, prawda? Czyli te nasze zdjęcia cefalometryczne są oczywiście o wiele, wiele, wiele mniejszą dawką obarczone. I serdecznie do tego zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę, ile w tym konkretnym naszym badaniu jest miligrejów, prawda? I to oczywiście się odnosi do panoramy, do zdjęć wewnątrzustnych czy do tomografii komputerowej, bo tam też ta dawka jest dostępna. Jak to wygląda, to porównanie dawek, jeśli chodzi o ogólne zestawienie, prawda? Czyli nasze zdjęcia wewnątrzustne, o których cały czas rozmawiamy, to jest mniej więcej 5 mikrosiwertów. Tomografia komputerowa jest około 80 mikrosiwertów. Tutaj rozmawiamy już o siwertach, czyli rozmawiamy o dawce pochłoniętej. Dawka pochłonięta jest oczywiście dawką aproksymowaną, to jest dawka przybliżona, prawda? Nie możemy dokładnie określić, ile każdy z nas pochłonie, ponieważ każdy z nas jest zupełnie inaczej zbudowany. Oczywiście tomografia komputerowa, ta, której się boimy, 20 tysięcy mikrosiwertów w przypadku, jeśli chodzi o skan brzucha i miednicy. Jeśli chodzi o porównanie tego, czy to dużo, czy to mało.
Tak wygląda porównanie mikrosiwertów do bananów. W tym momencie, jak zawsze to wyświetlam na szkoleniach, to każdy się łapie za głowę, Boże, ile ja tych bananów w życiu zjadłem. Tak faktycznie jest, proszę Państwa. Banany absolutnie najbardziej absorbują promieniowanie z otoczenia i takie dawki potrafią w tych bananach się znajdować. Jeśli chodzi o loty samolotem, 40 mikrosiwertów, każdy z nas lata samolotem, nie przejmuje się, cieszy się, że nie musimy już jeździć konno bądź dyliżansami, tylko możemy sobie szybciutko się dostać do Stanów Zjednoczonych w czasie 5,5 godziny na przykład. Taka jest dawka pochłonięta w tym momencie z promieniowania kosmicznego. Dopuszczalna dawka dla, na przykład dla mnie, dla pracownika, który ma styczność z promieniowaniem w Polsce, jest na takim poziomie 20 tysięcy mikrosiwertów. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest to troszeczkę wyższe, ponieważ tam pracownicy elektrowni mają nawet do 50 tysięcy mikrosiwertów, a jakbyście się Państwo wybierali na orbitę okołoziemską, to taką dawkę dostaniecie, jeśli będziecie przebywać 6 miesięcy na stacji kosmicznej. Drodzy Państwo, każdy ortodonta w zasadzie z tego co wiem marzy o tym, żeby pacjent był przeźroczysty. Jak my możemy tego dokonać? No właśnie firma Careteam dąży do tego i w zasadzie już nam się to udało, żeby tego pacjenta naszego zrobić przeźroczystym. Ponieważ możemy wykonać face scan. To akurat jestem ja, więc mam pełne prawo do tego, żeby się tym zdjęciem posługiwać. Jak to wygląda? Jak możemy tego naszego pacjenta rozebrać? Możemy go rozebrać w ten sposób, obierając go po prostu ze wszystkich warstw. Tutaj mamy akurat jeszcze nałożony skan ze skanera wewnątrzustnego. Ten skan oczywiście też możemy ściągnąć. Możemy ściągnąć po kolei każde warstwy kości, żeby ona się stała coraz bardziej przezierna, aż do tego stanu, że będziemy w stanie wygenerować. To jest cefalometria wygenerowana z obrazu 3D, którą można do tego stopnia wyostrzyć, prawda? Tak jak mówiłem, jeśli to komuś z Państwa odpowiada, super, jeśli nie i jest zwolennikiem tradycyjnych zdjęć cefalometrycznych, oczywiście jak najbardziej serdecznie do tego zachęcam. Drodzy Państwo, jak to wygląda w programie? Tutaj króciutki filmik, żeby zobaczyć, jak się posługujemy w naszym programie i co możemy w tym naszym programie zrobić. Tak jak Państwo widzicie, rozbieramy tego naszego pacjenta, ściągamy tą warstwę twarzy, ściągamy ten face scan i jesteśmy w stanie oczywiście też ściągnąć tą zieloną linię, czyli skan ze skanera wewnątrzustnego. Drodzy Państwo, na koniec chciałbym powiedzieć o tym, że na koniec prezentacji, że firma Careteam cały czas jej przyświeca taka idea, żeby zmieniać życia, prawda? Żeby odmieniać życia pacjentów i my Państwu chcemy to przekazywać i mam nadzieję, że Państwo też zmieniacie wielokrotnie życia i wiem o tym, że zmieniacie te życia, ponieważ sam przy tej okazji chciałbym powiedzieć i pokazać przykład mojej serdecznej przyjaciółki, która cała jej operacja i całe planowanie, kilka nawet operacji, zostało zaplanowane na sprzętach firmy Carestream, ponieważ znamy lekarzy, którzy te sprzęty używali, którzy te operacje wykonywali. Dziewczyna jest bardzo mocną osobą, natomiast miała bardzo duży kompleks, oczywiście tak jak Państwo widzicie, progenie, było to dosłownie marzenie jej życia, żeby to zmienić, ponieważ bardzo cierpiała, bardzo cierpiał jej wizerunek, była nieśmiała, była zahukana. Natomiast za pomocą tych operacji, za pomocą tego naszego sprzętu, bo trzeba to jasno powiedzieć, bo to też nasz sprzęt właśnie przy tym bardzo, bardzo, bardzo mocno pomógł i to, że miała to zobrazowane wcześniej, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo, ona się po prostu tego nie bała i na chwilę obecną, drodzy Państwo, wygląda w ten sposób. Czyli z największego swojego chyba koszmaru, a nawet bym powiedział, że kompleksu, przekształciła to w swoją największą i najlepszą cechę, ponieważ wszędzie teraz, tak jak widzicie, uśmiecha się dookoła, niesamowicie zmieniła się jej pewność siebie, niesamowicie stała się odważną osobą, o wiele odważniejszą niż była wcześniej i po prostu zmieniło się jej życie. Także bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcam, żebyśmy razem zmieniali życie pacjentów. My serdecznie, bardzo chętnie w tym Państwu pomożemy i cały nasz sprzęt, którym dysponujemy. Tyle jeśli chodzi o całą prezentację. Oczywiście przypominam o tych kursach indywidualnych z nawigacji, oprogramowania, z panoramy, z RTG wewnątrzustnych, z tomografii komputerowej i ze skanera wewnątrzustnego. Przypominam też o trwającym czarnym weeku w zasadzie, o całym tygodniu, ponieważ u nas już od 2 tygodni ta promocja jest, ten weekend już będzie, ten tydzień już będzie ostatnim i serdecznie zachęcam właśnie szczególnie ortodontów do zakupu naszej limitowanej wersji, limitowanej oferty na skaner monochromatyczny. Na chwilę obecną ja skończę w tym momencie prezentację. Zachęcam Państwa serdecznie do tego, żeby jeszcze ze mną pozostać, ponieważ te
teraz pokażę, jak się będziemy w tym naszym programie poruszać i o co z tą analizą cefalometryczną w ogóle chodzi, jak to wygląda. Drodzy Państwo, będziemy się poruszać po naszym programie. I już sobie tylko troszeczkę tutaj będę musiał rzeczy poustawiać. O, tak będzie wyglądał, tak wygląda ekran, tak wygląda nasz ekran, tak wygląda nasz program. Jeśli chodzi o analizę cefalometryczną, to co pokazywałem Państwu wcześniej, w momencie, gdy chcemy przeliczyć ten obraz, musimy nacisnąć ten przycisk. W tym momencie nastąpi przeliczenie całego naszego obrazu. Jeśli będziemy chcieli zmieniać nasze analizy, czyli będziemy mieli na przykład wprowadzoną własną analizę, w tym okienku jesteśmy w stanie przełączać się pomiędzy różnymi analizami. Tak jak Państwo widzicie, przełączam się pomiędzy analizą Ricketsa, prawda, pomiędzy analizą Steinera, pomiędzy analizą Tweeda. Oczywiście wszystkie pomiary od razu nam wyskakują. Co chcę zaznaczyć? Bardzo ważną rzeczą jest to, że jeśli chcielibyście Państwo, nawet nie chcieli, tylko musicie, tą analizę ortodontyczną, automatyczną skontrolować, czyli w momencie, gdy jakiś punkt Państwu nie pasuje, program gdzieś ten punkt źle odnalazł, co może być skutkiem, od razu podpowiadam, na przykład błędnego pozycjonowania, ponieważ nasz program działa w zakresie płaszczyzny Frankfurta i płaszczyzny Campera. Jeśli tak pacjent będzie ustawiony, to wtedy firma Kerstin daje gwarancję. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, bo wiadomo, że teraz Natural Head Position wszędzie króluje, mogę powiedzieć, że Natural Head Position też jest łapana przez nasz program, natomiast czasami trzeba dokonać drobnych korekt. Jak tych korekt punktów dokonywać? W momencie, gdy chcemy jakiś punkt, na przykład nam się jakiś punkt nie zgadza, prawda? I chcemy go przesunąć, naciskamy sobie tą strzałeczkę tutaj na górze, klikamy sobie na ten nasz punkt, żeby on się zrobił różowy, przeciągamy go w to miejsce, gdzie chcemy, prawda? Ja teraz oczywiście zrobiłem jakąś głupotę, bo selę zabrałem zupełnie, natomiast przyciągamy go tam, gdzie uważamy, że jest dobrze spozycjonowany i jak Państwo widzieliście, wszystkie nasze pomiary zmieniają się dynamicznie. To jest bardzo ważna rzecz, że wszystko zostaje od razu przeliczone. Jeśli cokolwiek Państwo byście chcieli, bo na przykład, tak jak powiedziałem, zaśmieca Wam ten obraz, zaciemnia Wam ten obraz i chcielibyście coś wyłączyć, to tak jak teraz ja to zrobię, zwróćcie uwagę, wyłączam struktury, wyłączam punkty orientacyjne i wyłączam pomiary. Oczywiście ja tutaj na potrzeby nasze sobie wszystko po kolei powłączam. Także to jest pierwsza podstawowa rzecz, którą musicie Państwo zrobić przy analizach ortodontycznych. Po przeliczeniu musicie sprawdzić, czy te punkty, które zostały przez nasz program narzucone, czy one są w dobrych miejscach. Jeśli są w dobrych miejscach, możecie przystąpić do analizy i już analizować to zdjęcie pod względem leczenia. Jeśli chcielibyście Państwo zrobić z tego raport, tutaj mamy taki klawisz, który się nazywa Wygeneruj raport. W tym momencie, jeśli nacisnę ten klawisz, od razu zostanie wygenerowany raport, który muszę Państwu pokazać w ten sposób. O. Proszę zobaczyć. Będzie to raport, którym będziemy mieli dostępne. Oczywiście wszystkie nasze dane stomatologa, prawda, dane pacjenta, dane akwizycji obrazu, z jaką dawką to zostało wykonane i tak dalej, wszystkie wyniki naszych pomiarów. I na dole będzie cały szkic naszych wszystkich pomiarów i naszych punktów i struktur anatomicznych. To oczywiście można w bardzo prosty sposób wydrukować, bo to już obsługa Windowsa, że tak powiem, wydrukować do PDF-u, bądź tak jak mówiłem, wydrukować po prostu na kartce papieru, prawda, żeby wydać to pacjentowi. Jeśli chodzi o, bo to najważniejsze, o zmiany filtrów CS-Adapt. Na dole macie Państwo dostępne filtry CS-Adapt. To są takie gwiazdki. Za pomocą gwiazdek macie Państwo możliwość przełączania się. To jest na przykład niefiltrowane zdjęcie. Tak wygląda niefiltrowane zdjęcie cefalometryczne. Mamy tutaj filtr Anatomic 1, ten, o którym mówiłem wcześniej, prawda? Filtr Anatomic 2, filtr Anatomic 3. Jeśli któryś z tych filtrów się Państwu podoba, to super. Jeśli chcecie te filtry sobie pozmieniać, bo macie taką możliwość oczywiście, to serdecznie do tego zachęcam. Na dole widzicie Państwo taką zębatkę i w momencie, gdy na nią klikniecie, pojawi nam się okno konfiguracji filtrów CS-Adapt. Czyli będziecie tak samo dokładnie to wygląda, jeśli chodzi o panoramy, więc jeśli ktoś ma tylko panoramę, to też w panoramie bardzo prosto się to zmienia dokładnie w ten sam sposób. I widzicie Państwo wtedy przycisk, czy gwiazdeczkę. Numer 0, gwiazdeczkę numer 1, gwiazdeczkę numer 2 i gwiazdeczkę numer 3. W momencie, gdy chcecie któryś z tych filtrów sobie zmienić, którą z tych gwiazdek chcecie sobie zmienić, bo na przykład Wam się nie podoba, klikacie na zmień ulubiony. Tutaj tych filtrów, jak zaraz Państwu pokażę, jest bardzo dużo naprawdę, ponieważ jest ich 6 chyba, jeśli się nie mylę, każdy z nich jest 3-stopniowy,
Więc jeśli któryś z tych filtrów się Państwu podoba, na przykład weźmy sobie filtr Original Plus, trójkę, będzie to możliwe dosłownie za pomocą przyciśnięcia jednego klawisza, czyli naciskamy sobie ulubiony i wtedy pod naszą gwiazdką numer 0 będziemy już mieli ten filtr Original 3 w tym momencie nastawiony. Żeby to zapisać i zakończyć, klikamy sobie zapisz i wyjdź i jak Państwo pewnie się domyślacie, po naciśnięciu klawisza 0 pokaże nam się filtr Original 3. To jeśli chodzi o zmianę filtrów CS Adapt. Jeśli chodzi o wprowadzanie własnych analiz, jak możemy to zrobić? Żeby wprowadzić własną analizę ortodontyczną, musimy kliknąć na górze zębatkę, prawda? Tak jak Państwo widzicie w tym miejscu, ja to podświetlę jeszcze dobrze. O, tutaj mamy naszą zębatkę. Teraz sobie ją klikamy. Przechodzimy sobie na trzeci od końca kafelek. Klikamy edytor śladów i pojawia nam się to okno, które Państwo widzieliście. Jeśli któryś z punktów się Państwu podoba i chcecie go mieć we własnej analizie, klikacie sobie, że chcecie go widzieć. Musi być zapalone takie oczko. Jeśli któryś się Państwu nie przyda, wtedy musi być na nim postawiony krzyżyk. Jak tworzymy tą naszą własną analizę? Klikamy sobie na kafelek nowy szablon, nazywamy sobie jakoś naszą analizę, ja sobie ją nazwę Iwo. Klikamy OK. I w tym momencie musimy wszystkie te nasze punkty zaznaczyć, które są nam potrzebne w tej analizie. Tak jak mówiłem, jeśli coś chcemy widzieć, pokazujemy sobie to za pomocą oczka. Jeśli chcemy jakiś punkt zdefiniować, klikamy sobie na wstaw nowy punkt orientacyjny, klikamy na ten punkt orientacyjny, nazywamy go, prawda, ja go tam nazwę AS i ten punkt też, o, jest ta sama nazwa, ASQO. I ta nazwa też zostanie wprowadzona, tak jak widzicie Państwo na dole, ta nazwa też została wprowadzona i został ten punkt dodany. Jeśli chcielibyście Państwo dodać jakieś pomiary, musimy przejść wtedy na zakładkę pomiary, która znajduje się tutaj na górze, ja od razu pokażę, prawda, tu jest zakładka pomiary. Jeśli któreś z tych pomiarów już Państwo wystarczają, prawda, tylko nie muszą być wszystkie na przykład, to możecie sobie je znowu odświetlić za pomocą oczka. Jeśli chcecie Państwo zdefiniować jakiś pomiar, co jest bardzo ważne i bardzo dobrą funkcją jest to właśnie, że możemy jakieś pomiary własne zdefiniować, ponieważ często pomagamy właśnie lekarzom w definicji własnych pomiarów, bo oczywiście są jakieś inne analizy jeszcze, których Państwo używacie, musimy nacisnąć utwórz pomiar, nazywamy ten pomiar w jakiś sposób i mamy do dyspozycji cztery rodzaje pomiaru, które w zasadzie ja jeszcze na chwilę obecną się nie spotkałem, żeby jakiegoś pomiaru nie załatwiły. Macie Państwo do dyspozycji odległość punktu od punktu A do B, prawda? Wybieracie sobie punkt, który macie wcześniej zdefiniowany, jeden, drugi punkt, koniec. Ten pomiar wskakuje. Jeśli macie Państwo odległość punktu od linii, jak najbardziej może być punkt orientacyjny i on może się znajdować albo w odległości od jakiegoś punktu, albo w odległości od linii, ponieważ możemy też zmierzyć odległość do linii. Takie zabiegi bardzo często są właśnie stosowane przez ortodontów, bo są potrzebne. Jeśli chcecie Państwo zmierzyć jakiś kąt, klikacie sobie wtedy na kąt trzypunktowy, prawda? I ten kąt może być albo normalny, kąt pomiędzy dwoma prostymi, prawda? Może to być kąt przyległy, jeśli go zaznaczycie, czyli odejmiemy od 180 stopni wtedy, bądź kąt dopełniający, czyli od 90 stopni, prawda? Czyli będzie to też kąt ostry. Jeśli będziecie Państwo chcieli zrobić kąt czteropunktowy, możecie ten kąt zrobić pomiędzy czteroma punktami, bądź pomiędzy dwoma punktami a linią, tylko musimy wtedy przestawić po prostu na linię, prawda? Czyli robimy na przykład pomiędzy linią i pomiędzy dwoma jakimiś konkretnymi punktami. I dokładnie tak samo jak w poprzednim kącie trzypunktowym mamy tę samą zasadę, czyli kąt przyległy, kąt dopełniający, bądź jeśli nic nie zaznaczymy, będzie to po prostu kąt normalny. Moim zdaniem i powiem szczerze, że jeszcze się nie spotkałem z tym, żebyśmy czegoś, ostatnio mieliśmy problemy z taką, z jedną panią doktor, u której mocno żeśmy się męczyli, natomiast i tak finalnie udało nam się dojść do tego, że całą analizę żeśmy pomogli pani doktor zrobić. My zawsze zachęcamy do tego, żeby tą analizę robić samemu, ponieważ często lekarze proszą nas o pomoc, żeby zrobić tą analizę za nas. My nie chcemy czegoś takiego robić i wręcz jest to niewskazane, ponieważ my nie jesteśmy lekarzami. My bardzo chętnie Państwu pomożemy, wytłumaczymy, o co chodzi w tych analizach, tak jak ja teraz Państwu na przykład pokrótce powiedziałem, jakie są zasady, pomożemy jakiś problem na pewno rozwiązać, natomiast Państwo sami sobie tą analizę musicie wykonać, my jak najbardziej przy tym poasystujemy. W momencie, gdy ja sobie zapiszę tą analizę, pokażę Państwu tylko króciutko jeszcze, będzie ta analiza dostępna tutaj w
w tym naszym oknie. Ja oczywiście niepotrzebnie anulowałem to, natomiast powinna ta analiza być tutaj dostępna w naszym oknie. Będzie za każdym razem ta analiza przeliczana, jeśli ją dodamy w ten sposób, tak jak żeśmy to zrobili. Drodzy Państwo, na koniec pokażę jeszcze sprawę wyciągania tej cefalometrii z naszej tomografii komputerowej. Tak jak mówiłem, to moje zdjęcie, więc mam pełne prawo. W jaki sposób to robimy? Gdy odpalimy sobie tomografię komputerową, od razu mówię, ona musi być dosyć duża, prawda? Czyli to nie może być jakaś tomografia 5x5 na przykład, bo nie będzie to absolutnie dla Państwa użyteczne. Natomiast zasada wykonania i wyciągnięcia tego obrazu, jeśli chodzi o obraz cefalometryczny, musimy przejść na rozcinanie na warstwy ortogonalne, prawda? Dokładnie tak, jak ja przed chwilą zrobiłem. Pokażę Państwu jeszcze dokładnie. O, tu mamy przejście na rozcinanie na warstwy ortogonalne. I w tym momencie pokazuje nam się na dole okno eksportuj wirtualne obrazy cefalometryczne. Gdy naciśniemy to okno, pokazuje nam się okno, w którym możemy zaznaczyć, w jakiej projekcji chcemy, żeby to nasze obrazy cefalometryczne zostały wyeksportowane. Ja oczywiście sobie zaznaczyłem wszystkie, prawda, te obrazy cefalometryczne, żeby pokazać Państwu, jak one będą wyglądały. W momencie, gdy dam utwórz, one wszystkie pojawią mi się oczywiście w mojej galerii na dole, co zaraz pokażę, tak jak wszystkie zrzuty ekranu, do czego bardzo serdecznie zachęcam, żeby zrzuty ekranu robić w tomografii komputerowej. Jak to wykonywać? Oczywiście w naszych webinarach jest to pokazane na temat tomografii komputerowej. Zachęcam serdecznie bardzo do oglądania. Musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się te obrazy wszystkie utworzyły. I w momencie, gdy chcemy je obejrzeć, na dole w galerii mamy te obrazy wszystkie dostępne, prawda? Tu oczywiście tych obrazów jest więcej, ponieważ tam były różne zrzuty robione, natomiast jeśli chcemy je zobaczyć, jak one wyglądają, klikamy sobie dwa razy i możemy sobie w zakładce analizuj te obrazy oglądać. Gdzie one są również dostępne, też Państwu pokażę, ponieważ one wskakują od razu na pole 9600, wskakują na pole... Tu Państwu pokażę, gdzie one się znajdują. Wskakują na pole w naszym nowym oprogramowaniu V8. Macie Państwo je od razu dostępne w bardzo krótkim czasie, czyli są od razu dostępne na naszym polu, na naszej karcie pacjenta. Widzę, że pytań żadnych nie ma, więc godzina, no zmieściłem się w godzinie, więc bardzo dobrze. Drodzy Państwo, serdecznie Państwu dziękuję i bardzo... Zachęcam do kontaktu z nami, zachęcam do tego, żeby się z nami kontaktować, zachęcam do tego, żeby się szkolić, żebyście Państwo brali udział w tych indywidualnych szkoleniach, ponieważ teraz w szczególności w epoce koronawirusa bardzo mocno z tymi szkoleniami wszystkimi żeśmy ruszyli i Państwo też żeście bardzo mocno z tymi szkoleniami ruszyli, więc uczmy się razem. Ja na koniec jeszcze zostawię Państwa z filmikami promocyjnymi naszych dwóch nowych aparatów. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem, mam nadzieję, że to, że nie było pytań, to nie dlatego, że było tak nudno, tylko dlatego, że było wszystko zrozumiałe. Serdecznie Państwa pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, o swoich bliskich i zapraszam serdecznie do polubienia naszej strony Optident na Facebooku. Ja za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.